Szanowny panie prezesie, panie premierze, panie i panowie parlamentarzyści, szanowni goście, szanowni państwo. Kochamy tą ziemię i nie chcemy stąd wyjeżdżać. Tutaj chcemy zakładać rodziny, tutaj chcemy zakładać nasze firmy, tutaj chcemy zostać. To jest nasze miejsce na ziemi, które jest dla nas absolutnie najpiękniejsze i bardzo nam na nim zależy. A skoro nam na nim zależy, to także mamy poczucie, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. Mamy poczucie, że ostatnie dwie dekady dla naszego województwa czy dla naszego miasta są dekadami zmarnowanych szans. I podczas spotkania przed kilkoma dniami, na którym inaugurowaliśmy wspólnie kampanię prezydencką w Olsztynie, był między innymi mój przyjaciel, który akurat w tych dniach przebywał w Polsce. To jest mój przyjaciel ze studiów. I jego historia jest kalką wielu historii pewnie naszych przyjaciół, ale także rodzin, które musiały wyjechać za granicę. Musiały, bo nikt im nie dał wyboru, bo tu nie było perspektywy, bo tu nie było szansy, bo tu nie było pracy. I kiedy mój przyjaciel podszedł do mnie po inauguracji, pogratulował wystąpienia i programu, powiedział: Michał, jeżeli wygrasz, wracam z całą rodziną, z dwójką dzieci, bo wierzę, że to zrobisz i to będzie miejsce, gdzie będziemy mogli swobodnie realizować nasze aspiracje rodzinne. To będzie nasze miejsce na ziemi, które daje nam wybór. Ale mając wybór, czy możemy zostać na Warmii Mazurach, czy mamy wyjechać, to my wszyscy wybierzemy to, żeby zostać na Warmii Mazurach, bo nie ma piękniejszego regionu w Polsce, po prostu. Podczas wielu już rozmów, między innymi z przedsiębiorcami, bardzo często słyszę, to są przedsiębiorcy lokalni, którzy tworzą miejsca pracy. Słyszę, że oni czują się traktowani przez ratusz olsztyński jako obywatele drugiej kategorii. Że nikt ich tutaj nie chce. Nikt nie słucha, czego oni pragną, jakie mają pomysły. Mówią, że czują się jak dostarczyciele tylko i wyłącznie podatków. Gdzie jednego dnia wjeżdżają do firmy, a o 16 oni i ich pracownicy nie mogą z firmy wyjechać, bo prezydent im zrobił wielką dziurę pod firmą. I to był przykład firm na ulicy Wojska Polskiego czy przy okazji remontu na Kościuszki. Czują się niepotrzebni, są wypychani. To są ludzie, którzy tworzą miejsca pracy w Olsztynie i w naszym województwie. Więc jako prezydent uważam, że mamy obowiązek do tego, żeby po pierwsze tworzyć tak atrakcyjne warunki dla naszych lokalnych przedsiębiorców, żeby tutaj rozwijali swoje firmy, ale po drugie, żeby to były tak atrakcyjne warunki pracy, żeby przedsiębiorcy z zewnątrz chcieli inwestować w naszym regionie. I po trzecie, jeżeli mamy takie bogactwo, jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się uniwersytetów. A proszę mi wiedzieć, że wiem, co mówię, pracowałem z premierem Gowinem nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego, to musimy wykorzystać potencjał tej ziemi. Musimy wykorzystać ogromny kapitał ludzki, który tkwi w tych młodych ludziach, którzy się uczą na naszym uniwersytecie i stworzyć takie warunki, żeby gospodarka, biznes i nauka stykały się właśnie tutaj u nas. Bo wtedy nasza ziemia będzie się rozwijać. Wtedy ten rozwój gospodarczy będzie dynamiczny. I wtedy w końcu będziemy mieli szansę zrealizować to, o czym mówi pan premier Morawiecki w programie odpowiedzialnego rozwoju. Jeżeli chcemy przejść od modelu gospodarki imitacyjnej do modelu gospodarki innowacyjnej, to musimy dać sobie szansę. Ale to jest nie tylko zadanie dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale także dla samorządów, żeby wykorzystały ten ogromny potencjał, który tkwi w młodych ludziach, nie tylko oczywiście, ale tkwi w młodych ludziach także w Olsztynie. I trzecia historia. Bliska, znajoma, matka dwójki dzieci, Kubuś i Agatka i standardowy poranek w Olsztynie, czyli kolejne nerwy stojąc w korkach. Wiadomo, że nie zdąży do pracy, nie zdąży do przedszkola, a Kubuś nie zdąży do żłobka. Między innymi dlatego, że mieszkając na jednym z największych sypialni w Olsztynie, nie ma swobody wyboru żłobka, zwłaszcza żłobka, i trzeba przez całe miasto podróżować w ten z powrotem. Kto mieszka w Olsztynie i musi co rano stać w korku, to doskonale wie, o czym mówię. Dlatego w programie wyborczym, w wizji i w postulatach, które mam, chciałbym zaproponować wizję Olsztyna bez korków, jako rzecz, którą naprawdę można zrobić. I jeżeli przez... Jeżeli ostatnią dekadę rządów obecnego prezydenta możemy określić jako dekadę korków, to państwu obiecuję, że ze moimi współpracownikami jesteśmy w stanie odkorkować Olsztyn.
pewien mądry człowiek, bardzo mądry człowiek, kiedy opowiadałem o programie, konsultowałem ten program, przywołał przykład pewnej osoby. I to była osoba, która w wieku 16 miała wizję, miała odwagę, miała wsparcie, ale też ale tą odwagę i pozycję w świecie, która pozwoliła na to, żeby nadać nowy impuls rozwojowy naszej ziemi. Myślę o Stanisławie Hozjuszu. On wbrew niektórym współczesnym, a był zarządcą naszej ziemi, a też był prawą ręką papieża, był jednym z najbardziej znanych dyplomatów ówczesnej Europy, postawił na edukację, powszechną edukację. I to był ten pierwszy krok milowy w armii, który pozwolił złapać ten impuls rozwojowy. Czyli jeżeli mamy doskonałe przykłady z przeszłości, to powinniśmy je wykorzystywać. Bo to, co się często powtarza w naszych rozmowach i w wielu spotkaniach z Państwem, to brak wizji, brak charakteru miasta. Czy my jesteśmy miastem turystycznym? Czy jesteśmy miastem o wybitnej infrastrukturze sportowej? No nie jesteśmy. Czy jesteśmy miastem stricte tylko i wyłącznie naukowym? Nie. Ale mamy pewne atuty, o których mówił Pan Prezes, i mamy pewne atuty, które sami sobie stworzyliśmy. I opowiem Państwu pewną historię. Też bardzo znana postać, autorytet w Olsztynie, powiedział mi, że świat dzieli się na świat możliwości i świat poglądów. I kiedyś, przyjeżdżając do Olsztyna, powiedział, że chciałby tutaj stworzyć i kształcić lekarzy, stworzyć wydział medyczny i kształcić lekarzy. To była dyskusja sprzed ponad dekady. Dzisiaj, w perspektywie czasu, wiemy, że lekarze w Olsztynie mają najlepszy wynik lekarskiego egzaminu końcowego w Polsce. Najlepszy. W najmłodszym wydziale lekarskim w Polsce. Ale wtedy był taki parlamentarzysta, partii, której nazwy wymieniać nie będę, który powiedział, że prędzej w Olsztynie wykształcimy kosmonautów niż dobrych lekarzy. Dlatego pierwszy rocznik, taką książkę o pierwszych absolwentach Wydziału Lekarskiego nazwaliśmy Kosmonauci. Bo każdy lekarz z Olsztyna jest takim właśnie kosmonautą. Wszedł na poziom, wydawało się nieosiągalny, ale tylko dla tych, którzy zawsze wybiorą świat powodów. Ja wybrałem świat możliwości i ten świat możliwości chciałbym Państwu zaprezentować. Tą osobą oczywiście był pan profesor Wojciech Maksymowicz, którego serdecznie pozdrawiam. A ta możliwość jest nam dana na dłoni. Myślę, że jesteśmy w stanie przekonać pana premiera Morawieckiego, żeby nas tym wesprzeć. Mamy piękną naturę. Mamy mądrych studentów. Mamy lekarzy. Mamy unikalne miasto, którego nie jest w stanie powtórzyć żadne inne miasto w Polsce z takimi warunkami naturalnymi. Wierzę, że Olsztyn może zyskać charakter. Może zyskać markę w całej Polsce, a może i na świecie. Wierzę, że Olsztyn może być miastem zdrowia, gdzie możemy postawić na usługi związane ze zdrowiem, co pomoże nam z jednej strony na powszechny i łatwiejszy dostęp do lekarza mieszkańców Olsztyna, na wybudowanie i stworzenie błyskawicznej diagnostyki, która będzie służyć mieszkańcom Olsztyna, ale także wykorzystanie ogromnego potencjału uniwersytetu, miasta i kapitału ludzkiego, który pozwoli nam nadać charakter i wykorzystać świat nowych technologii, które zawita do Olsztyna. Dzięki temu wierzę, że będziemy stać w awangardzie miast i regionów, bo Olsztyn jest miastem wojewódzkim i ma swoje obowiązki względem całego województwa. Ale że dzięki realizacji tej wizji, odważnej wizji Olsztyna jako miasta zdrowia, zyskamy taki impuls rozwojowy, że to inni będą nas gonić i to inni do nas będą przyjeżdżać się leczyć. I to pozwoli dzięki temu mojemu przyjacielowi, ale i naszym rodzinom i wielu znajomym wrócić do Olsztyna. Bo jedno miejsce pracy w innowacyjnej medycynie generuje 11 dodatkowych miejsc pracy. I wykorzystamy ten ogromny potencjał, o którym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. Wierzę, że to jest dla nas ogromna szansa. Mamy wszystko, żeby to zrobić. I mamy przychylność, tak myślę, polskiego rządu. Także stać nas na to. Chciałbym jednocześnie, realizując odważną wizję, wyrzucić do kosza przekleństwo, które jest pewnym symbolem ostatnich lat, być może właśnie dekad Olsztyna. Tego słowa kiedyś. Kiedyś w Olsztynie padł rekord świata w trójskoku na stadionie, który dzisiaj już nawet nie jest stadionem, jest zarośnięty.
Kiedyś w Olsztynie ludzie, znajomi wspominają wielką imprezę kulturową, wielki festiwal, którego od 2 dekad w Olsztynie nie ma. I to kiedyś się powtarza jak przekleństwo naszego miasta. Chcę zerwać z tym kiedyś. Chcę nadać nową wizję miastu. Chcę wspólnie z państwem zdecydować o kierunku rozwojowym naszego miasta. Bo wierzę, że jeżeli wygramy, a wierzę w to, że wygramy, ale możemy to zrobić tylko w jednym wypadku, kiedy będziemy razem. Dlatego mówiłem na początku, że to jest piękny widok, bo dzisiaj jesteśmy razem. I pan prezes powiedział, że jestem z nieco mniejszej partii, ale proszę pamiętać, że nasze partie razem są dużo większe od tamtych. Szanowni Państwo, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę być tutaj z Państwem, że mogę być kandydatem Zjednoczonej Prawicy. Wierzę w zwycięstwo, mamy fantastycznych kandydatów na radnych miejskich, mamy fantastycznych kandydatów do sejmików województwa, mamy wsparcie polskiego rządu, jesteśmy razem. Szanowni Państwo, wszystko w naszych rękach. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie. Dziękuję bardzo.